donate'ów i ja pierdolę! Czemu jest tyle kurwa donate'ów? Cześć, to ja, Jan Kochanowski. Właśnie straciłem córka i bardzo mi z tego powodu smutek. Ja tylko piszę treny, ale to nie wystarczy do opłać za mój smutek. Czy możesz mi dać twoja karta kredytowa? To mnie uszczęśliwi. Dziękuję ci. Co to kurwa za donate'y są? Ja pierdolę. Stary, ja nie wiem, co się odpierdala, człowieku, nie? To jest już naprawdę, to już jest kurwa, to jest już człowieku, ja jestem, nie no kurwa. Mniejsze, większe, realnie schłodzić, po prostu dyszą. Wzory na psim nosie są tak niepowtarzalne jak... Spierdalasz! Dobra, wyłączam te donaty. Tak jest, królowo, już oglądam. Kurwa, prawdziwa twarz. Prawdziwa twarz poszła. Kurwa. P-word was right. To wszystko prawda. I widzowie, wszystko była manipulacja. Dobra, oglądam to już, kurwa, naprawdę, bo już te donate już mnie popierdolą, nie? Dobra, let's go. Oglądany w ponad 50 krajach. Pierdala, jednak nie oglądam. Żartuję, kurwa, oglądnę, zanim mi, kurwa, dysk wciągnie dupą, stary. Ile mam giga? Ja pierdolę, 200 mega mam! Kurwa, nie, dobra, to jest coś pojebane, stary. Zaraz wyjebie. To jest coś pojebane, stary. 200 mega mam, kurwa! Dobra, oglądamy to, kurwa, i jak wyjebie streama, to koniec. I chuj. Lecimy z tym, kurwa, wyjebane mam. Lecimy z tym, kurwa! Krajach świata. Wzbudzający skrajne emocje. Zmieniający ludzkie życie. Moment prawdy. I już w Polsce. Moment prawdy to ja zaraz będę mi się wykrzaczy, kurwa, system. Chcemy powiedzieć, że jest ktoś, kto wie o nas wszystko? Czy to w ogóle możliwe? Ukrywamy przed światem to, co najbardziej wstydliwe. Czasami swoją prawdziwą twarz decydujemy się pokazać nieznajomym. Otwieramy się przed przypadkową osobą w pociągu, barmanem, taksówkarzem. Liczymy, że już drugi raz w życiu ich nigdy nie spotkamy. Tak jest. Każdy z nas nosi w sobie tajemnicę, prawdę, masz, którą chciałby się sobie podzielić. Diabła. Ale nie ma siły. Boimy się, że swoimi słowami możemy skrzywdzić innych. Tylko nieliczni mają odwagę, aby tu, w studiu, razem z nami przeżyć moment prawdy. Moment zjeba. Każdy top, którą dopuł. Z zawodu jest technikiem ekonomistą. Ale poświęciła się wychowaniu dzieci, których ma aż 5. Przed programem sprawdziliśmy jej prawdomówność przy użyciu wykrywacza kłamstw. Analiza zapisu wykrywacza kłamstw rejestrującego reakcję organizmu pozwoliła stwierdzić, kiedy Tak, ale lagi, przewija się. Gadała zgodnie z prawdą, a kiedy kłamała. Czemu to jest tak głośno w ogóle, kurwa? Gdaś na 200%. A, bez kitu, zapomniałem. Do tego chyba nie trzeba dawać w ogóle. Witajmy w studiu Dorotę Majchrzyk. No i co? Witam cię, Dorota! W naszym studiu. Troszkę zdenerwowana. Troszeczkę? Gorzej było w czasie pytań na wykrywaczu kłamstw? Chyba nie. Dowiedziałaś się czegoś o sobie? Tak. A są takie pytania, których się boisz? Są. Zobaczymy, czy padną w trakcie tego programu. Usłyszysz 21 pytań. Te pytania podzielone są na 6 etapów. W pierwszym etapie 6 pytań do wygrania 5000, potem 5 pytań, 15 tysięcy, stawka rośnie, 30, 75, 125, 250. Tyle maksymalnie możesz zdobyć. Pytania będą coraz trudniejsze. Uprzedzam, przestrzegam.
Ale to decyzja oczywiście będzie zależeć od ciebie. W każdym momencie możesz przerwać naszą grę. Powiedzieć, nie chcę dalej, ale musi to nastąpić przed zadaniem przeze mnie. No pytanie. Dobra. Jeśli pytanie padnie, musisz, jeśli chcesz wygrać dobra. Pieniądze, powiedzieć te. Jasne. W studiu razem z tobą Robert, są twoi dziękuję bliscy. Za miesiące. Poznajmy ekipę wspierającą. Robert, mąż Doroty. Mężulek. Teściowa Doroty. Co cię kurwo śmieszy, stary? Teściowa cię śmieszy? Koleżko? Nie, nie. Tak? Nigdy w życiu. Nie powiedziałbyś do niej tego, stary, publicznie. Prosto w oczy. Wiesz, ale co? Stary, ale ja nic nie powiedziałem. Powiedziałeś, że jest kurwą. Nieźle. Co? Kurwa. Fajnie, stary, narrację tworzysz, nie? Katarzyna. Stary. Anna. Rozpoczynamy? Anna! Jak się nazywasz? Anna! Tak. Przypomnę, pierwszy etap. 6 pytań. Nagroda za prawdę. To było za kapslokiem powiedziane. Powiedzianą prawdę to 5000 zł. Powiedz, jak wygląda twój normalny dzień? O. Taki zwykły, przeciętny. Chodzi do normalnej wstaję pracy. Rano. Wstaję rano. Dzieci wychodzą do szkoły. Wypierdalają dzieciaczki. Bo czwórka już jest w szkole. Aha. A potem zostaje z maleństwem. O, oczywiście, normalny dzień matki. Aha. Sprzątanie, pranie, prasowanie. Wylaczyles do nawy. Gotowanie obiadu. Tak. Czyli właściwie zajmujesz się wyłącznie domem, dziećmi. Tak, rodzinę. I mężem. Jakub, wam dziękuję bardzo za Prima. Dzieci 5? Tak, 5 dzieci. 4 w szkole? Tak. Jedno małe? Jedno maleńkie, 5 miesięcy. Pamiętasz wszystkie imiona? Wszystkie. I daty urodzeń również. Szanuję! Pierwsze pytanie. Oho. Czy myślisz, że gdybyś nie urodziła dzieci, skończyłabyś studia? Pytanie pierwsze. Czy myślisz, że gdybyś nie urodziła ty, dzieci... Czekaj, my tego nie oglądaliśmy? Ja nie wiem. Czym się pojebało, stary? Young Multilife. Moment prawdy. Spierdalaj. Zwolnij miejsca, aby kontynuować. Co jest, kurwa? Kurwa. Wyświetla mi się, stary, w operze. 4, 15, 14. Nie oglądaliśmy tego. Nie oglądaliśmy 10, dobra, git. I skończyłabyś studia. Tak. Ta odpowiedź to... To było easy pytanie. Prawda. No kuj. Ten mąż, to, ten mąż jest wystrzelony, że nie ogarnia? Egzamin, dostałam zobaczymy. Się na studia. Na jakie studia? Turystyka. Ja się nie dostałem, ale nie próbowałem. Zrezygnowałaś na chuj mi takie rzeczy. Z tym, że byłeś w ciąży, czy urodziłaś? Poniekąd, ale tak nie do końca. To właściwie ja poszłam na studia, kiedy już było 4 dzieci. I kiedy to 4 dziecko kurwa. Już było w takim wieku, kurwa. Że mogłam. Ale zaraz dzieci. Człowieku, nie wiem, stary. Ale po prostu, no jeszcze musiałam wtedy zrezygnować. Pytanie drugie. Czy z ręką na sercu kurwa, możesz pięć. Powiedzieć, że każdemu dziecku poświęcasz tyle czasu, ile naprawdę potrzebuje? Z ręką na sercu nie. Mówię, że nie, nie poświęcam. Nienawidzi swoich dzieci, proste. Ta odpowiedź nie no kurwa, nie da się stary poświęcać, stary nie da się poświęcać no, da się, no. 5 dzieciom kurwa tyle samo czasu, to byś musiał się kurwa mieć stary, nie wiem, rozstroić się kurwa. No tak, to akurat prawda. Prawda. Dlaczego? Zajmujesz się dlaczego? Przecież wyłącznie domem i dziećmi. Ale jednak... Wyłącznie! Myślę, że matka, która ma jedno dziecko albo dwoje dzieci, wie ile trzeba poświęcić czasu na każdego. I każdy z nich jest w innym wieku. Wyłącznie się domem potrzebuje, zajmujesz. Potrzebuje dużo więcej zrobiłabyś czasu coś ciekawego, kurwa. Niż jestem w stanie im dać. Wyjaśnię znaczenie tego przyrządu, który jest przed wami. Ten przyrząd... To jest przycisk bezpieczeństwa, jeżeli dobra, ja nie będziecie chcieli nie, usłyszeć nie odpowiedzi nie na któreś z pytań, które ja zadam. Nie mówię nic, proszę wstać. Nie mówię nic, stary, bo przycisnąć. Kurwa... Odpowiedź czuję się, jakbym był najebany, nie? Jestem już zmęczony, jak jestem zmęczony, to mówię dziwne rzeczy. Inne pytanie. Ja też tak mam. Jakie? Trudno jak jestem zmęczony, to gadam, jakbym był najebany. Wracamy. No.
Wracamy do pytań. Dobra, skupmy się. Robert, czym się zajmujesz zawodowo? Kierowcą jestem. Prowadzę ciężarówkę. Ale z czego się jeździsz, kurwa, śmiejesz? Jeździsz po Polsce, wyjeżdżasz... Ogólnie po Wałbrzychu, bo pracuję w zakładzie remontów dróg. Pytanie trzecie. Czy kiedykolwiek brakowało ci pieniędzy na jedzenie dla twoich dzieci? Aha. Tak. Sadek. Ta odpowiedź to... prawda. Brawo! Brawo, brakowało jedzenia. Dobrze, oby tak dalej. Gratulacje. Gratulacje. Bywały. Chociażby nawet ostatnio właśnie, biorąc pod uwagę mróz, bardzo wielki śnieg w Wałbrzychu i chociażby to, że mąż w tym czasie nie pracuje w takich momentach i to są momenty, kiedy brakuje pieniążków na tak dużą rodzinę. Czy jest ktoś, kto... To ten skurwiel od wizira? Tak, to ty to zapiszesz. Co ona napisała? Twoje... Bunki kosztują 10 zł. Relacje, to moje pytanie do Anny. Twoje relacje z synową? Dobre. Pytanie czwarte. To jest robot, kurwa, stary. Czy to prawda, że najlepiej czujesz się wtedy, gdy nie widujesz swoich teściów? Tak, to prawda. Ta odpowiedź to... Kurwa! Prawda. No i koniec. No i koniec. Och. Och. Są jakieś konflikty, problemy? Czy... To znaczy, nie. Ja to nawet... Znaczy, wolałabym się nie wypowiadać, bo może za dużo powiem o teściu. What? Większe problemy są z teściem niż, tak, niż teściowo. Pytanie piąte. Ciekawe, co robi teść. Czy masz żal do rodziców, że widzieli w tobie więcej wad niż zalet? Damn. OMG, stinky cheese, yikes. Tak. Wchodzimy w mroczny okres, widzowie. Ta odpowiedź to... prawda. Słyszałeś, jak zrobili? Jak to jest z tymi wadami i zaletami, Robert? Kurwa, tam trzymają im tą kartkę jak w Shreku. Ja akurat widzę więcej zalet jak wad w mojej żonie, a z rodzicami... Co się bawi? Kasiu, jaka jest twoja przyjaciółka? Co cię bawi? Powiedz. Ma wady? No każdy człowiek ma moim zdaniem wady. To się coś potrafię. Ma i wady, ma i zalety. Pytanie szóste. Czy uważasz, że jesteś dobrym wzorem do naśladowania dla swoich dzieci? Nie, odpowiadam bardzo szybko. Na pewno nie. Ta odpowiedź to... prawda. Ja pierdolę, przystańcie, ludzie. Ale dzieci powinny mieć wzory, dobre wzory. Wzorce, nie jesteś takim dobrym wzorem. To znaczy, no nie chciałabym, żeby którekolwiek z moich dzieci również... Ale to wy się śmiejecie z nich! Ślady, nie ja. Żeby zajęły się tylko rodziną. Światek dostał skarpetę. Więc jednak wolałabym, żeby zajęły się szkołą, jak najbardziej, jak największymi kwalifikacjami. Aż padła, dziękuję bardzo, Prima. Jednak wiedząc, jak to ciężko jest utrzymać tak dużą rodzinę, wolę, żeby nie naśladowały mnie w tym wypadku. Może będzie trochę łatwiej, dlatego że wzbogaciłaś się o 5000 zł. Zakończyliśmy pierwszy. Brawo! Mega! Gratulacje! Dzieci najlepiej znają wzór złożenia wniosku na 500... Wygrałaś 5000 zł. Możesz w tej chwili zrezygnować z dalszej części programu. 5000 pozostaje na twoim koncie. Możesz ja to zrobić. Ja nic nie mówię, widzowie. Ja tylko czytam. Po każdej odpowiedzi. Ja tylko czytam. Wiadomości. Przed zadaniem przeze mnie kolejnego pytania. Dziękuję, kulis. W następnym etapie, w drugim etapie jest 5 pytań do wygrania 15000 zł. Czy chcesz grać? Gram dalej. Lecimy. Rozpoczynamy drugi etap. Rodzina jest... liczna, was dwoje, pięcioro dzieci. Czy macie czas na to, żeby wspólnie coś robić, działać? Jak spędzacie? Nie, mamy siebie w chuju. Na co no dzień? Właściwie takim czasem wspólnym dla nas wszystkich jest niedziela.
w niedzielę. Dzień... O, co się dzieje razem w niedzielę? Dzień też chciałem powiedzieć. Stary. Nie jest to często, dzień ale Boży. Są momenty, że usiądziemy z tak, dziećmi, zagramy w kości, do kościoła, nie? Ale jednak najczęstszym... Oligator, dziękuję za 5 miesięcy. Punktem, który robimy w niedzielę, jest nasz wspólny spacer. Pytanie siódme. Czy to prawda, że chodzisz na rodzinne spacery tylko po to, by pochwalić się szczęśliwą rodziną? Ale ją rozskurwił właśnie teraz tym pytaniem. Tak, chcę, żeby widzieli mnie inni sąsiedzi, czy niech inni widzą ludzie, żeby mimo licznej rodziny, tak, niech chcą się odwiedzić swoją super rodziną. Jebać! Powiedz to. Flexin, man! Prawda. Patrz, kurwa, boomerze! Jaka szczęśliwa rodzinka, kurwa! Pięciu nas to... jest! 500 plus, tak, kurwa, żyć nie umierać! To jak to wygląda? Flex. No, póki nie było wózeczka, to ja z mężem pod paszkę i koło nas dzieciątka. No, takie dzieciątka, no to... Od najmniejszego do największego. Tak. Teraz z wózkiem, to jak jest prosta droga, to ja idę. Jak pod górkę Wałbrzychu, to mąż idzie z wózkiem. Ja. Pytanie ósme. Czy jesteś znudzona swoim pożyciem małżeńskim? O kurwa. To już mocne. Tak, jestem znudzona. Jeden z Gredek. Ta odpowiedź to... Nie. Śmigol. Prawda. O kurwa. Śmiech przez łzy to był. Czego się u niego, nie? Nie wiem, dlaczego jesteś znudzona? Brakuje mi, kurwa, analu. Ty kurwa gada. Doli BD, dziękuję za 4 miesiące. Chyba brakuje mi tego romantyzmu, kiedyś był w tym moim mężu, prawie, gdzieś się po drodze zgubił. Jakoś tak z dnia na dzień, ciągle tak samo. Robert, tak to się zmieniło? Mój mąż przestał jeść mi już dupę. Nie podoba mi się to, ponieważ stał się zwykłym, kurwa, normikiem podczas uprawiania pożycia. Teraz chyba wszyscy... Dobra, już nawet nie czytam. Teraz jest wege. Obowiązki wcale jedne i te same. Teraz jest wege. Ale Dorota twierdzi, że kiedyś byłeś inny. Pewnie, no na pewno byłem. I młodszy byłem. No, ładniejszy. Ładniejszy. Ładniejszy! To jego stara powiedziała? Ładniejszy pewnie. Nie, ładny chłopak, nie narzekam. Ale bardziej romantyczny. No, na pewno się no, przy tej piątce dzieci się to zgubiło. Bo kurwa, przy tej piątce dzieci on już tyle zużywał tego swojego smigola, że ja się nie dziwię, stary, że kurwa może mieć jakiś problem. Ja pierdolę, wzięła, zrobiła z nim piątkę dzieci, człowieku, i teraz tak. Kurwa, to nie już wiem, gość już stary, już wiesz. Brak nam też tej intymności, bo to mieszkanie nasze też nie jest za duże. Może dlatego z tego to tak... O kurwa! Pytanie dziewiąte. Czy naprawdę kochasz swojego męża? O kurwa! Tak. O kurwa, stary, czekaj, ona się wypierdoli tutaj? To będzie straszne. Ja pierdolę. Kocham swojego męża. I teraz chuj. Być bardzo. I teraz chuj. To. Jezus, proszę. To? No prawda. Prawda. Jezu, to mi się ciepło zrobiło. Mi też, chłopie. Już szkoda, że tego chłopa zrobiło. Byłem spokojny o to pytanie. Ja również kocham żonę tak samo, pewnie jak ona mnie. A może nawet bardziej. Pytanie dziesiąte. Czy często dochodzi do awantur między tobą i mężem w obecności dzieci? Nie wygląda na takiego, jakbyśmy mieli... No, niestety, tak. A, no to chuj. Okej, let's go. Ta, mega kocha, jak tyle było dymienia, to prawda w sumie. Ja pierdolę. Giga srak. Prawda. Szczęśliwa rodzina, widzowie! Nie ważne, że są szczęśliwe, to... ważne, że sąsiad myśli, że są... Że się poflexują. Nowym taka proza życia. Idą na spacerze tak, w parku i wiesz, ludzie widzą. W wielu rodzinach tak się zdarza. Nie każdy ma odwagę przyznać się do tego.
Skąd się biorą awantury? To jest przede wszystkim najczęściej brak pieniędzy. I wtedy są nerwy i z jednej, i z drugiej strony. I myślę, że nasze awantury najczęściej ale się na tym opierają. Bo one mają piątkę dzieci. To stary, ona tak... Jak mąż pracuje, no to co, ona zostawi tą piątkę dzieci samych? No też nie może chyba tak pracować. No musiałaby tak zdalnie pracować, nie? Też sobie przejebałem. No tak. A ten, a kurwa jeszcze dzieci na utrzymanie to jest swój dużo siana, no nie? No ta, bo żeby wtedy utrzymać. Jak to było nagrywane, bardziej to, nie było chyba, to nie było chyba jeszcze 500+, nie? Nie było chyba 500+, no, nie było. W telewizowej nie było 500+. Przy dzieciach, tak jak już mąż wspomniał, warunki mieszkaniowe nie pozwalają nam na to, żeby się zamknąć w jakimś pokoju. Muradin, dziękuję bardzo za suba popsunga, dziękuję bardzo za Prima. Pytanie 11. Czy zdarzyło ci się planować palić papierosy będąc w ciąży? O kurwa stary. No. O kurwa stary. No niestety, byłam palaczką. Nie paliłam nałogowo w ciąży, nie paliłam dużo, ale zdarzyło mi się, że będąc w ciąży zapaliłam papierosa. Odpowiedź? Tak. Ta odpowiedź to... Czemu się cieszy, kurwa? Prawda. Nie wiem. Teściowa już tak. Dokładnie. Zakończyliśmy drugi etap. Na twoim koncie 15 tysięcy złotych. 15 koła. Super. Wygrałaś 15 tysięcy złotych. Ale straciłaś teściową. W tej sytuacji to jest sporo pieniędzy. A męża jeszcze nie. No. Jeszcze. Zastanów się, czy warto ryzykować. Aleks, dziękuję bardzo za Prima. Chcesz grać o 30 tysięcy złotych, czy chcesz przejść do trzeciego etapu? Boję się trochę. Jeszcze kolejne pytań. A co jeżeli by powiedziała ze prawda i tak by było, a to by powiedziało kłamstwo? To tak nie działa, jak stary. Jak powiedziała, że się boi, więc... Trzeci etap. W tym etapie usłyszysz cztery pytania. Jeśli powiesz prawdę, cztery razy odpowiesz szczerze, będziesz miała 30 tysięcy złotych. Jest furtka bezpieczeństwa. Przed zadaniem kolejnego pytania możesz powiedzieć, że rezygnujesz. Wówczas zachowasz kwotę, którą wygrałaś do tej pory, czyli 15 tysięcy. Przypominam również o przycisku. Na razie. Jeżeli będziecie chcieli go użyć, możecie go użyć jeden raz w programie. Pytanie 12. Czy kiedykolwiek podejrzewałaś męża o to, że cię zdradził? Jak chuj! Jak chuj! Podejrzewałam. Tak. Ta odpowiedź to... No to nie jest jakieś takie straszne w sobie pytanie. No nie jest takie straszne pytanie. Prawda. Skąd takie ona pytanie? Tak. Skąd takie pytanie? Nudne pożycie mamy, kurwa. I jeszcze podejrzewa go o zdradę, stary, nie? Bez kitu. Komplet, kurwa. Życie jest życiem. No. No! Trochę go nie było w domu przez pewien czas. Myślę, że kobieta wszystko może sobie w tej głowie uzdrowić. A on tak, kurwa, nie przestaną ten czy temat... Chcesz brać dalej? Nie przestaną ten temat drążyć, kurwa. No. Już ja podejrzewam, że nie hała o kurwa. Z Morkiem. Czy w głębi serca ufasz swojemu mężowi? Nie mam nic wspólnego z Morkiem. Raz pod uwagę poprzednie pytanie, to chyba odpowiedź jest jasna, że jednak czasami waham się i nie. Oho, czyli może coś było już kiedyś. Odpowiedź to... Albo se kurwa obzdurała, sama sobie wkręciła kurwa na banie. No tak, no bo... Też tak może być po prostu, że se wkręciła na banie, po prostu żyje kurwa w swoim przekonaniu, że kurwa po prostu mu nie ufa. W swoim uniwersum żyje. Niektórzy tacy są po prostu, że se coś wkręcą i mu i nie przetłumaczysz. No tak. Prawda. Smigol ma wyjebane, mi się odpowiedziałaś wydaje. Na dwa z czterech pytań. On człowiek ubierze 50% pewnie z niej i chuj. To jeszcze przed tobą. Powtórzę. Życie to życie, widzowie.
Czy chcesz grać dalej? Czy chcesz się wycofać? To było kurwa, już bym grał. Easy pytanie. No tak. Pytania są coraz bardziej... A, coraz dramatyczne. A ten się cieszy. 15 tysięcy może być twoje. Co to jest 15 koła? W tym momencie, teraz. Jeżeli składziesz chociaż raz, nieważne, świadomie czy nieświadomie. Ja bym grał do końca. Strach, że ja mogę grał do końca. Skłamać, a mimo wszystko... Bo czasem tak się zdarza. Tak się czasem zdarza. Kłamiemy podświadomie. Stracisz wszystko. Trudno. Grać. Gram. Ja pierdolę. Pytanie 14. Kurwa, on coś myślisz, że dopierdoli teraz. Czy kiedykolwiek podejrzewałaś męża o korzystanie z usług przydrożnej prostytutki? No na pewno, jak on jeździ tym! No na 100%, jak już tak podejrzewała go o zdradę, ale to jest easy pytanie akurat, bo to jest... Już i tak powiedziała, że mu nie ufała, nie? I że ten... Ta, on jest tirowcem, więc niech powie, że tak po prostu, że to jest easy. Zuczek, dziękuję bardzo za ciepły naleśnik, dziękuję bardzo za suba. No tak, no! Normalnie. No powiedz, że tak, no nie, ona... Podejrzewała męża o zdradę, nie ufam mężowi. No tak, no to... Ale uważam... Nie. Że tego by na pewno nie zrobił. Moja odpowiedź. Ty, ale podejrzewam go o zdradę, ale tego by nie zrobił, ty. Ona się wypierdoli, ona się wypierdoli teraz, patrz. Bipolar. Wyjebie się, patrz. Patrz, no tak, jak patrz, chuj. patrz. Ta odpowiedź. Jak ona się wywali na tym pytaniu, człowieku, ty jest debilem, przysięgam. Chuj, patrz. Chuj. Patrz. Prawda. No. Wow. Nie, no to jest jej logika, ona tak, podejrzewa go o zdradę. Tak, bez kitu. No. Nie ufam, ona tak. Klasik. Nie, no ale z tirówą? Nigdy. Z tirówą by nigdy tego nie zrobił. Dorota, może już wystarczy. Dorota, opanuj się! Koniec. Ta teściowa już chce wyjść stamtąd, nie? Tak siedzi, kurwa. Jedno pytanie ci zostało. Ostatnie pytanie! No to już niech dobije tych 30 tysięcy! No to już jest tak daleko! O, leci po milion! Proszę, pytanie. Dorota, wariatko! Pytanie 15. Słuchaj, dziękuję za 4 miesiące. Czy wstydzisz się swojego pochodzenia? O. Myślę, że odpowiadam tutaj szczerze, że nie wstydzę się. Mama jest fajną kobietą, tata był super facetem. Cieszę się, że jestem ich córka. Moja odpowiedź jest nie. Stary, myślę, że to będzie wyjebka, nie? To. Stary, myślę, że to będzie wyjebka, nie? Prawda. Dobra, ma 30 koła. Dobra, starczy, idź, 30 koła. Dostałeś bardzo duże brawa. Brawa ci się należy. A skąd ona jest? No z Polski. Kończyliśmy. A ile ma do wygrania jeszcze? W tym momencie. No, maksymalna to jest chyba 250 tysięcy. Kurwa, ja bym grał do końca. 30 tysięcy. No nie mamy, to jest. Nie, ta przyjaciółka, stary. Nie, stary, nie. Kurwa, miałeś mi coś odpalić. Nie pojebało cię tak mało. Poproszę o odpowiedź na pytanie. Nie kończ. Czy chcesz grać dalej, czy kończymy? Koniec. Masz 30 tysięcy złotych. Jedź dalej. Zrobię to dla mojej mamy. Kończę grę. Okej. Zrób to dla siebie. Kończę grę. 30 tysięcy jest twoje. Ale nie miałem moim zdaniem takich hardkorowych pytań. Super. Nie miałem. Zapraszam cię do rodziny. Jakbym ci Gumiś pytania zadała, to byś nie zagrał do końca? Coś masz za sobą, Gumiś? A jak to, kurde? A nikt sobie... Szefowa przecież, nie? Pytanie. A to już ja im odpowiadałem na wszystko, jak mi prześwietlenie Instagrama robiła. Karierę zawodowego piłkarza przerwała mu kontuzja. Teraz pracuje jako przedstawiciel handlowy i prowadzi własną działalność gospodarczą.
Od prawie roku jest w szczęśliwym związku z Alicją. Przed programem Tomasz został poddany badaniu wykrywaczem kłamstw. Analiza zapisu wykrywacza kłamstw rejestrującego reakcję organizmu pozwoliła stwierdzić, kiedy odpowiadał zgodnie z prawdą, a kiedy kłamał. Tomasz odpowiedział na ponad 100 pytań dotyczących jego życia, z których do programu wybraliśmy 21. Piłkarz. W naszym studium były Tomasz piłkarz. Sebastianiuk. Witamy. Witam serdecznie. Kiedy zdecydowałeś, że chcesz wziąć udział w tym programie? Już jakiś czas temu. Trudno mi dokładnie tak określić to w ramach czasowych, ale podejrzewam, że około 3 miesięcy temu. Co cię spłynie? Podejrzewam, sorry za te migania, już jest git. Na pewno, chęć zdobycia jakiegoś kolejnego doświadczenia. No i podejrzewam, że jak większość graczy, fajnie było, gdyby udało się wygrać. Robiłem alt tab po prostu. W studiu wspierać cię będą bliscy, znajomi, poznajmy ich. Alicja, narzeczona Tomka. Narzeczona. Andrzej, ojciec Tomka. Andrzej! Maciuś, dziękuję bardzo za 2 miesiące. Czy wyznaczyłeś sobie jakiś limit pieniędzy, który chcesz wygrać? Kurwa. Sprawdź dysk. Czekaj. Maksymalny limit. Ile, ile ci zostało już? Stary, mam 130 kilobajtów. 224 kilobajty. Kilobajtów? Kilobajtów, stary. Ja nie wiem, kurwa, jak to działa, stary. 184 znowu kilobajty. Stary, o co chodzi, kurwa? Nie, to już jest pojebane. A to nie jest tak, stary, że on może ściągać jakąś, kurwa, aktualizację, stary, w tle? Kurwa, możliwe. I na przykład... Ale i, wiesz, co może i jak być możliwe? Jak ściągnął, to on przeszukuje, kurwa, przeszukuje aktualizację i... znaczy, przechowuje tą aktualizację i można jakby usunąć to wtedy? Sprawdź, czy są bardzo aktualizacje. Możliwe. Ustawienie usługi Windows Update. Nie wiem, co on tu kliknąć, tak szczerze. Przechowuje wszystkie aktualizacje? A jak, kurwa, usunąć te aktualizacje? W sensie, żeby one jakby nie były... Da się, ja wiem, bo ja to kiedyś... Da się, bo jakieś to usuwałem i to w chuj mi to dało generalnie, nie? I to było normalnie w tym. Gumiś, weź z Google i kurwa, jak usunąć przechowywane aktualizacje w Windows 10. Dobra. Okazało się to w trakcie gry, jeżeli oczywiście uda mi się do tego limitu dojść. Powiedzmy, że tak. Ja ci powiem, co należy zrobić, żeby wygrać jak najwięcej. W programie usłyszysz 21 pytań. Te pytania podzielone są na 6 etapów. W pierwszym etapie 6 pytań. Jeśli nie skłamiesz, wygrywasz 5 tysięcy. Drugi etap 5 pytań, 15 tysięcy do wygrania. W każdym etapie o jedno pytanie mniej. Pytania coraz bardziej osobiste, trudniejsze i coraz więcej pieniędzy. Ustawienia, system, pamięć, pliki tymczasowe, usuń pliki? Mi pokazuje, że ten, żebyś temp usunął. Ustawienia. O kurwa, dobra, to ledwo działa. Dobra, ja nic nie klikam już. 30, 75, 125 i 250 tysięcy to jest ta najwyższa stawka. Ćwierć miliona złotych. Czy możemy zaczynać pierwszy etap? Oczywiście. Przypominam tobie i przypominam państwu, że przed programem wszystkie pytania sprawdzaliśmy na wykrywaczu kłamstw. Stąd wiemy, które pytanie, która odpowiedź na pytanie jest prawdą, a która fałszem. A zatem, aha, pierwszy etap gry, 6 pytań do wygrania 5000 zł. Czy masz plany związane z pieniędzmi, które wygrałbyś? Czy wygrasz tak w programie? A możesz powiedzieć, co to jest, czy wolisz zachować to dla siebie? To znaczy w zależności na pewno od kwoty, jaką udałoby mi się wygrać. Oczywiście mówię udałoby, bo czas pokaże. Z całą pewnością myślę o przyszłości spędzonej wspólnie z moją narzeczoną. Chciałbym, żebyśmy... No, zobaczymy. Zobaczymy, co tak myśli z narzeczoną. Udałoby mi się wygrać, poświęciłbym właśnie. Może nie poświęcił, tylko przeznaczyłbym na wesele.
Pytanie zobaczymy pierwsze. To wesele wasze. Czy kiedykolwiek sprawiałeś wrażenie, że posiadasz więcej pieniędzy niż masz w rzeczywistości? O, fake flex. Tak. Piłkarzyk. Tak, odpowiedź to... Fake flex. Prawda. Fake flex, a cool. Chciałeś komuś zaimponować? Większość z nas, przynajmniej jak jest młodsza, ma 18, 19 czy 20 lat, podejrzewam, albo chce zaimponować komuś tym, że ma więcej pieniędzy, albo po prostu chce sprawić w oczach innych, że przynajmniej nie ma tych pieniędzy mniej Dark niż Dragon, tamte dziękuję osoby. Bardzo za 3 miesiące. Pytanie drugie. Czy uważasz, że pieniądze są w życiu najważniejsze? Nie. Tak, powiem. I będzie, i przejebie, jak chuj patrz. Ta odpowiedź to... prawda. A jednak nie. No proszę państwa. Proszę państwa. A ja ty jak byś odpowiedział? Co? Ty jak byś odpowiedział, stary, że są najważniejsze? Ale to było najważniejsze czy ważne? Najważniejsze. Najważniejsze bym powiedział, że nie, ale żebym powiedział, że są ważne ogólnie. Stary, ale są... No jak, stary, nie najważniejsze? Jak nie masz pieniędzy, stary, to za co to nie masz nic. Jadu? No ale... No tak, no. Jakby to już, wiesz, to chodzi o to, że stary, no... Jakby no za pięć... No tak, ale ja to wiem, dlatego mówię, że u mnie są w topce, ale na pewno nie najwyższe. Najważniejsze dla mnie jest zdrowie na przykład. No tak. Bo zdrowie nie kupisz i to pokaz przykład. Oczywiście, że tak, no ale tak. Często jest tak, stary, że jak nie masz pieniędzy, to stary, kurwa, zdrowie się też sypie. Bo, no tak, to bo chodzi o to, że nie masz, nie wiem, pieniędzy na jakieś zabiegi, które na przykład mogą coś kosztować czy coś takiego. No tak, to też tak, jest tak. Takie, kurwa, wiesz... No prawda. Być i nie być, nie? Znaczy, to jest takie, na podium u mnie to jest jakby, ja nie no mam tak, tak, że no jedno... No tak, na pewno, że to nie jest, wiadomo, no, że, wiadomo, no jak trzeba odpowiedzieć, czy są najważniejsze, to jest ciężkie pytanie, nie? To są ciężkie pytania, bo to są ciężkie pytania, po prostu, no forsa jest ważna, nie? Jest ważna, kurwa, ale są też takie, kurwa, rzeczy na równi, kurwa, z tym, z pieniędzmi. No tak. Nie, słowo droższe pieniędzy. No dokładnie. Co jest w życiu ważne? Wydaje mi się, że... Najważniejsza kasa. Zuza równa się śmieć. Nie no kurwa, ja zaraz nie wytrzymam. Bardzo dużo rzeczy jest ważnych w zależności od sytuacji. Przepraszam, królowo. Żeby być życzliwym, żeby pomagać sobie nawzajem. Bardzo dużo rzeczy jest istotnych. Pytanie trzecie. Czy kiedykolwiek odłożyłeś na później decyzję o oświadczynach, ponieważ żal ci było pieniędzy na pierścionek zaręczynowy? No kurwa. Tak. A, no to się przyznał przynajmniej. No ale... Ta odpowiedź to... prawda. Ja w sumie do pizdy takie pytanie. No ale kurwa, no nie wiem, może nie miał gość dużo pieniędzy, kurwa. Ale tylko, ale są tylko, wiesz, jakby tematy, kurwa, teraz takie. Tak, no bo chcą go dojechać, kurwa, nie? Znam już powód braku oświadczeń. No, jestem, kurwa, biedny jak mysz. Znaczy, powiem w ten sposób, nie musisz. Ale jak najbardziej chcę, skoro mnie pan o to pyta, jak najbardziej mogę to wytłumaczyć. Po prostu sprawa jest tego typu... Droższe auto kup, spierdalaj, Grino. Powiedzmy, ma inny status materialny. Już nie kupuję, już powiedziałem, że nie kupuję, to mi wystarczy. Chciałem się oświadczyć, chciałem się zaręczyć. Nie no, serio, stary. Po prostu nie było mnie stać. Czy on powiedział tego typu? Wydać pieniążki na pierścionek, taki jaki chciałbym kupić. Nie no, człowieku, dla mnie jest teraz moja narzeczona wcale nie chodzi, że ogólnie pierścionka, o którym ja myślałem tylko pierścionek. Fajnie było, ale teraz nie ma na to czasu. Ale najpierw mieszkanie, tak, to ja wiem. Alicja, patrzę na twoje palce. Dostałaś już pierścionek. Nie chciałam. Tak, mam pierścionek, mogę nam pokazać. Jesteś z niego dumna? Bardzo dziękuję bardzo za Prime'a. I nie jest dla mnie istotne to, ile kosztował. Tylko to, że Tomek powiedział o tym, że chce spędzić ze mną resztę życia i chce, żebym była jego żoną. Pytanie czwarte. Widzisz? Nie jest to dla niej ważne, kurwa. Ważne jest to, że powiedział, że chce spędzić. No to dobrze. Chuci, dziękuję bardzo, Brian. Tak, bardzo dobrze. Czy uważasz, że twoja dziewczyna ma dużo szczęścia, że się z tobą związała? Tak. Let's go. Ale tu moim zdaniem ta odpowiedź nie jest jakaś negatywna, kurwa. No nie. Bo czy on uważa. No bo on może. On może się uważać po prostu za spoko gościa, kurwa. Więc no lepiej tak. Jak trafiła na niego i że ma szczęście, że nie trafiła na jakiegoś zjeba pierdolonego, nie? No kurwa, moim zdaniem to nie jest negatywna odpowiedź.
z Alicji Szczęściara. Podobnie jak ze mnie. O. Tak? Oczywiście. No, gdzie to no wydaje mi się w dwóch kierunkach. No, dokładnie, kurwa. Alicja, poproszę o twój komentarz. Nie, ale taka prawda. Słowa w tej piosence. Znalazłam cię na końcu świata. Ach, jak to słodko. Co, dziękuję za Prima. Za chwilę może przestać być tak słodko. O, z kiedyś chciałem to powiedzieć. Kontuzja, tak? To przeszkodziło? Między innymi. Let's go! Czy uważasz, że cel uświęca środki? A ja tak, ale o chuj chodzi, stary? O co chodzi w tym? Nie wiem, właśnie to tak spizdy te pytania znaczy? Są. Tak. Co to znaczy, stary? Nie wiem. Tak. Mam wykształcenie podstawowe, nie odpowiem ci. Może pan powtórzyć, kurwa, bo ja nie rozumiem tego przysłowia. Powiedziałem, co kurwa? Prawda. Panie, po polsku gadaj pan. Cel uświęca środki. Pytanie. Czyli co? Czyli jak masz ważny cel, to nieważne jakich środków do tego, nawet takich niemoralnych, o to chodzi? Czy co? Bo ja, serio, kurwa... Po trupach do celu to jest jakby... Że to jest po trupach do celu, tak? A. No to nie? Czemu nie mogli tak powiedzieć, kurwa, no właśnie, tego? No właśnie. W tej części programu, w pierwszym Nadmierę, etapie... dziękuję bardzo za 2 miesiące. Chcesz je usłyszeć? Tak. Pytanie 6. Czy kiedykolwiek zażywałeś środki dopingujące? Bandura siedzi tak. Bandura? Nie, on by powiedział... Tak. Tak. Tak od razu, wiesz, tak... Tego! Tak. Ta odpowiedź to... Ej, kurwa, chciałbym złączyć jakieś bandurę w tym. Prawda. No zobaczmy, bo się nie może cofnąć w czasie. Chciałbyś coś dodać? Ale nie ma tego programu. Mając lat 17, różne rzeczy się robi po prostu, tak, więc ja z całą pewnością nie żałuję tej decyzji, bo pokazało mi to, że w sztuczny sposób na pewno nie zwiększę swojej ambicji, swojej woli walki, a przede wszystkim swojego wytrenowania. Czegoś się to nauczyło? Tak, żeby polegać zawsze na sobie, i to jest najistotniejsze, żeby zaufać sobie i być pewnym siebie. Być pewnym tego, że mogę to zrobić. Nie wiem, czy liczyłeś, ja liczyłem dokładnie. Słodki pies panale, to była 6. prawdziwa odpowiedź. Zakończyliśmy pierwszy etap. Gratulacje! Wygrałeś 5000. Gratulacje! Czy wołałeś kiedyś gówne z jest 15 tysięcy złotych, będzie 5 pytań. Przepraszam, musiałem swój poziom pokazać. Pytania mogą być bardzo osobiste, trudne. Czy chcesz grać o 15 tysięcy, czy chcesz usłyszeć 5 pytań z drugiego etapu? Okej. Spróbujesz? Spróbuję. Rozpoczynamy drugi etap. Zajebiście się wyglądasz. Pytań. Dziękuję bardzo. 15 tysięcy złotych. Ale to miło, że tak sądzisz, jak powiem, że nie spałem całą noc. Jak długo znacie się z Alicją? Około półtorej roku. No, to dzisiaj jest ostatni dzień waszej znajomości. Nie. Czym Alicja mnie urzekła? Na pewno całą sobą. Nie można tutaj... Ma bardzo wiele cech, które bardzo mi imponują, które bardzo mi pasują i generalnie z tego powodu jesteśmy razem. Pytanie 7. Czy uważasz, że twoja obecna dziewczyna jest najlepsza? O kurwa, cicho. Bardzo mi pasują i generalnie z tego powodu jesteśmy razem. Pytanie 7. Czy uważasz, że twoja obecna dziewczyna jest najlepszą kochanką, z jaką do tej pory uprawiałeś seks? OMG, you think it is, yikes! Ta odpowiedź to... prawda. O, kurwa, dobrze. Dobrze. Rozumiem, że miałeś możliwości porównania. Oczywiście. Oczywiście! Dawaj, czy miałeś oczywiście. Może cię zapytają, czy to prawda, takie, że to dłużej samo trwały, zmieniało bieg, tak, tak, żebym się wjebało do rogu. Miałem. Z jakiej przyczyny się rozpadało? Co się rozpadało? Auto? Jakie przyczyny się rozpadały? A ja co bym powiedział? Jest, kurwa, bez zastanowienia, że tak. Jednoznaczną przyczynę generalnie tego, dlaczego... Ale co? Dlaczego tak... Ale czemu ty tak zapytałeś, stary? Nic. Ale o co ci chodzi? A co się wystraszyłeś, tak? No bo nie wiem, bo ja mam wrażenie, że ja na coś innego odpowiadałem, nie? To się zakończyło nie inaczej. Ja się już kurwa pojebało mi się coś. Marce, dziękuję bardzo. Wola góry była taka, żeby... Ale, no bo pytanie... Ale czemu piszecie Sadek? Pytanie było, kurwa, czy... Ja pierdolę, debile, pytanie było, czy... Oni cię trolują teraz. No dobra, już nieważne. W
spokojnie. Hutao, dziękuję bardzo. Żeby coś zakończyć, Marta, zakończyć nowy etap i żeby się okazało, że ten etap jest... Ale czemu im piszą Sadek? Przecież, kurwa, ale... Ja nie rozumiem. Nie no, pytanie było, czy twoja aktualna partnerka, że ze swoją aktualną partnerką no tak. uprawiasz najlepszy seks. Tak? Tak. No i powiedziałem tak. tak. No oni piszą Sadek. No tak. Oni piszą tak, kurwa, Sadek. Sadek, tak. Jest tym najważniejszym w życiu. Sadek! Pytanie ósme. Tragedia. Czy całkowicie ufasz swojej dziewczynie? Oho. Tak. O. No i bardzo dobrze. Ta odpowiedź to... kłamstwo! Prawda. No. Ej, ale to jest tak, tak trzymałem w niepewności. Ale taka jest prawda, nie? Stary. Na chuj być w związku, komu nie ufasz, stary. No kurwa, no to tak, nie ma sensu w ogóle. Na chuj jakby... Z twoim więc zaufanie. Jakby, no myślę, że jeśli faktycznie ten? Wiesz... Ufam Tomkowi tak samo jak to. Nie ma sensu w ogóle jakby, także kurwa. Także podstawą związku. Męczenie się, jak nie ufasz komuś i się wiążesz, kurwa. Pytanie dziewiąte. No tak. Na dłużej. Czy czytasz SMS-y swojej dziewczyny bez jej wiedzy? Kurwa, mam nadzieję, że powiesz, że nie. Tak. Ja pierdolę, ale debil jebany. Ona ufa jej, a czyta SMS-y bez jej wiedzy. No debil. No debil, w chuj. Jacek, dziękuję ta bardzo. Odpowiedź to... Człowieku, ja mam tak, że jak ja trzymam kogoś, kurwa, telefon w ręku, to mi głupio, stary. Bo mam wrażenie, ja tak, że zaraz ja tak mi wyskoczy jakaś wiadomość, stary, którą nie chcę widzieć, no wiesz, tak, jakby... Tak, tak. W ogóle ale co jest najgorsze? Nie... No? Jak pokazujesz komuś zdjęcie i ktoś przesuwa, kurwa, nagle z dupy, nie? Prawda. Wiesz, a co masz na telefonie, kolego? No ja nie wiem, ja mam dużo rzeczy takich, w sumie co, ja... wiesz, co nikomu chyba nigdy nie pokazał. Pojebę mnie coś, dziękuję bardzo za 3 miesiące. No to jak to z tym zaufaniem? Ufam swojej dziewczynie. Czemu ciągle mój telefon leży po twojej stronie, jak idę do kibla? Co ty gadasz, Zuza, kurwa, przecież? Czytanie SMS-ów, wydaje mi się, że większość ludzi w naszym wieku, młodych ludzi, bo na razie jeszcze jesteśmy chyba w gronie młodych ludzi. Co on gada? Robi to. Nie wydaje mi się, żeby to było do końca o znaku nieufności, bo wydaje nie, mi się... Nie, w ogóle! W ogóle nie jest znaką nieufności. Chuj, no. Co, ej, dole, ale teraz pierdoli głupoty takie, że chuj, nie? Jeżeli... Robisz to bez jej wiedzy. Tak, ona też robi to samo i wiemy o tym, że robimy sobie to nawzajem bez naszej wiedzy, tak więc robienie czegoś z wiedzy bez wiedzy. W tej chwili szuka usprawiedliwienia. Znaczy, dobra, no... to jest debil jakiś, przysięgam. Nie jest do końca tak, że bez mojej wiedzy, bo Tomkowi się wydaje, że ja o tym nie wiem, ale ja tak naprawdę o tym wiem, bo tak jak Tomek mówi, czasami zdarza mi się to samo, więc nie uważam, że to nie jest pod kwestią zaufania, można to podciągnąć. Dokładnie. Czy chcesz usłyszeć pytanie 10? Tak. Możesz się wycofać. Wiem. Nie chcesz? Piłkarzyk. Pytanie 10. Uwaga. Czy sypiając z obecną dziewczyną byłeś nadal w poprzednim oho. Związku? Oho. Kurwa, jak no to spoiler jebany! No co to... Czy sypiając z obecną dziewczyną byłeś nadal w poprzednim związku? Tak. Ona tak, a tam... Kurwa, w człowieku wyjebany mam. A to człowiek. Amaryna Abuser, dziękuję bardzo za 3 miesiące. Powiedziałeś prawdę na 10 pytanie. Mhm. Zaskoczyło cię to? Nie. O! Wiedziałaś? Tak, ja o tym wiedziałam. Myślę, że swoim postępowaniem nie skrzywdziłem nikogo. Ej, oni wszyscy wiedzą! Oni wszyscy wiedzą, stary! 11, ostatnie pytanie tej rundy. Pytanie bez sensu. Jak wcześniej pytali się, że ona była najlepszą kochanką, którą miał. No tak, no ja wiem. Kiedykolwiek spotkałeś się z byłą narzeczoną w tajemnicy przed swoją dziewczyną. Byłą narzeczoną? Chyba tak, chuj się w sumie. O, i akurat przerwa! O. Dziękuję bardzo! Proszę państwa, WTF 5! 5 subików, bardzo dziękuję za Bakulino, bardzo ci dziękuję serdecznie za 5 gifcików. Tak. O, fuck. OMG, stinky cheese, yikes. Odpowiedź to... O, fuck.
No to o tym Alicja pewnie nie wiedziała. Nie widziałam, ale na pewno nie mam żalu do Tomka, bo wie, że jestem dosyć zazdrosną osobą, także jestem zazdrosna o niego. Kurwa, 250 kg do końca. Po prostu nie chciał mnie niepokoić tym. Co ona? Czemu tak odpowiada, ty? Jebany, może wszystko robić na tak. Nie chciał mnie niepokoić, jebane. Sepsa, dziękuję bardzo serdecznie za 2 miesiące. UY5Y, dziękuję za premię za 4 miesiące. Tu spotkałem się z nią, nie uważam tego, że w tajemnicy, po prostu... Moja obecna rzeczona. Czyli nie było to nic wielkiego? Nie, tym bardziej, że nie było to, powiedzmy, spotkanie do końca w celach prywatnych, tylko... W celach seksualnych. Po prostu trzeba było. Trzeba było po prostu. A, trzeba było tam ostateczne rypanie. Trzeba było tam, kurwa. Wygrałeś 15 tysięcy. Sonia, dziękuję bardzo, 3 miesiące. To jest całkiem przyzwoita kasa, tak myślę. Dobra. Może pora zakończyć nasze spotkanie. Wydaje mi się, że to będzie najlepsza decyzja. 15 tysięcy? Tak. Wystarczy? Z całą pewnością. No, znaczy na pewne wydatki wydaje mi się, że wystarczy. O, zdygał. Alicja? Zdygał. Też mi się wydaje, że zdygał, wystarczy. Zdygał. Tak jak Tomek odpowiedział, pieniądze na pewno nie są najważniejsze. Czy nie chciałabyś usłyszeć trochę więcej prawdy o Tomku? Wydaje mi się, że ja całą prawdę o Tomku znam, także zanim zaczęliśmy ze sobą, dużo rozmawialiśmy, także Tomek mi dużo opowiadał bardzo o sobie. Dobrze, skoro Alicja zna całą prawdę o tobie, to właściwie nie ma się czego bać. Nie. Dlaczego? Nie. Wydaje mi się, że na 15 tysięcy trzeba dosyć długo pracować, a no, mi się to udało. Co? Co on gada w ogóle, stary? 15 koła? Co on gada? 4 streamy ciebie, nie? Lawe, dziękuję bardzo za Prima. Dziękuję. Wygrałeś 15 tysięcy. Nie, no dobra, ale stary, wtedy 15 koła było warte więcej. No i tak, no właśnie wtedy było warte. No. A tylko ja mówię, za 250 koła to ja wtedy za 15 koła, chłopie, to byś dom postawił. Chłopie, no w chuj. Działkę na pewno byś kupił jakąś. Dobra, bez przesady już, kurwa. Jaką, kurwa, działkę? Taką chyba, stary, działeczkę taką. No na wsi stary... nawet, kurwa, no. Ale działkę pod dom? No. Co, ty durny jesteś, kurwa? Jak? A który to jest rok? To jest 2010, jakiś 2009, człowieku. To już, kurwa, za 15 koła to byś, stary, na altankę kupił jakąś taką, wiesz, działeczkę, żeby swoje buraki człowieku sadzić. A nie pod dom, co ty... No dobra, w sumie racja, no. Co ty gadasz, człowieku? 15 koła? To już bez przesady. Ile mam miejsca na dysku? Zero. A nie, 120 kilobajtów. Stary, prawie jest... zero. Przed chwilą się wyświetliło, że jest zero. A stary, ale to jest dziwne, wiecie czemu? Bo nie wyświetla się w ogóle jakby to powiadomienie, bo zawsze jest tak, że jak masz mało miejsca na dysku, to się wyświetla, nie? Wyświetla się, że, no, że mało, masz, o, mam zero teraz, zero wolnych. I co, i działa komputer nadal. Ja taką codziennie żałam. Zawsze się wyświetla, że po prostu tak, jakby, że nie masz miejsca na dysku, że musisz zwolnić. A teraz mi pokazuje, że mam 0 bajtów i działa komputer. Więc ja nie wiem, o co chodzi. Już F piszą. Nie wiem, człowieku, lecę tutaj dalej, człowieku. Opera odpalona na full obrotach.